Dzień dobry, cześć wszystkim, no ja z tej strony witam i zapraszam na kolejną recenzję na kanale. Dzisiaj, korzystając z okazji, że jest 15-lecie Medievala II, postanowiłem właśnie tego tytułora zrecenzować. Słuchajcie, Medieval jest przez wielu postrzegany za najlepszą grę z serii i ja również podzielam to zdanie. Oczywiście nie jest to teoria wyssana z palca, ktoś powie, że chwalę ten tytuł za nie wiadomo co. Otóż nie. Cała rzesza argumentów, jakie za chwilę wam przytoczę, zdecydowanie potwierdzi moją opinię. Zacznijmy od zalet, potem przejdziemy do wad, a na sam koniec podsumuję wszystko. Tak więc, jedziemy! Co ciekawe, w Medievala po raz pierwszy zagrałem nieco ponad rok temu, zatem stosunkowo niedawno, jak na tak starą grę. Natomiast, jak już zagrałem, to od razu zrozumiałem, dlaczego jest tak zachwalana. Na ten moment jest to mój ulubiony Total War. Do dziś dzień rozegrałem w nim prawie 500 godzin i jestem święcie przekonany, że ta liczba będzie się szybko powiększać. Pierwsza rzecz, jaka mnie do tej gry skłoniła, to średniowiecze, które niewątpliwie jest moją ulubioną epoką historyczną. Jest to taki okres w dziejach ludzkości, jaki w dosyć prosty sposób można zaniedbać, bowiem mechaniki gry są bardzo istotne. Niezwykle cenię sobie rozwijanie miast, co nie zostało w żaden sposób ograniczone. Każda poszczególna lokacja jest swoją własną prowincją i nie ma żadnego limitu budynków, jakie możemy wybudować, co pozwala od podstaw konstruować osady, aż po utworzenie bogatej metropolii lub doskonale ufortyfikowanej cytadeli, wobec czego te wszystkie miejscowości stają się dla gracza o wiele cenniejsze niż w takiej Attyli czy w Romie II. Bardzo mi się podoba w Medievalu tworzenie armii. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak ich limit. Jednostki werbuje się bez wymogu posiadania generała oraz bez niego można je swobodnie przemieszczać, dokonując przy tym chociażby zwiadu jedną jednostką konnicy. Po drugie, rewelacyjną rzeczą jest system werbowania oddziałów i ich przetrenowywania. Nie możemy od razu powołać 20 takich samych jednostek, bo mają one swoją dostępność i co zwerbowanie trzeba odczekać kilka do kilkunastu albo i kilkudziesięciu tur w przypadku niektórych modów, żeby ponownie były dostępne. To samo się tyczy ich uzupełniania, jakie nie jest automatyczne, tylko manualne, co sprawia, że gracz będzie zupełnie bardziej starał się w bitwach, aby odnieść niewielkie straty. Kolejną rzeczą, za jaką wielbię tę grę, jest dyplomacja. Może nie jest ona bardzo rozbudowana, ale istotna jest jej nietuzinkowość. Mianowicie, żeby porozumieć się z jakąś frakcją, należy wysłać do niej wysłannika w postaci dyplomaty, co niekiedy trwa bardzo długo, zatem trzeba strategię planować z dużym wyprzedzeniem. Co jeszcze się tyczy tego systemu dyplomacji, to ograniczenie idiotycznych wojen komputera. W nowszych Total Warach często bywa tak, że jakieś państwo z drugiego końca mapy bezcelowo wypowie nam wojnę, co z kolei aktywuje nieszczęsny efekt domina, sprawiający, że inne frakcje, widząc, że gracz walczy na wielu frontach, będą chętnie go atakowały. Warto wspomnieć o sztucznej inteligencji, która dla wielu jest bardzo ważna. I tak, komputer w Medievalu nie jest wybitnym strategiem, natomiast nie jest też kompletnym idiotą. Nie ma sytuacji, że losowo opuści swoje miasto, które byłby w stanie nas spokojnie wybronić i zacznie się bezcelowo przemieszczać. Z kolei w bitwach SC czasem głupieje i niekiedy da się wystrzelać na dystans, ale i tak uważam, że sztuczna inteligencja jest na całkiem, żeby nie powiedzieć dobrym, to przyjemnym poziomie. Idźmy dalej! Genialnym rozwiązaniem jest system budowania wieżyczek i fortów. W nowszych grach z serii przejęcie danego regionu sprawiało, że widzieliśmy wszystko w okolicy. Tu jest inaczej. Aby mieć wgląd na to, co się dzieje w prowincji, należy wybudować na jej terenie wieżyczki widokowe. Stąd się też wzięło słynne określenie wieżyczkowy na generała, który właśnie zajmuje się ich stawianiem. Druga sprawa, forty. Od Rom 2 zostały one zastąpione trybem fortyfikacji podczas przemarszu. W Medievalu zaś, za całkiem sporą ilość złota, możemy wybudować doskonale umocniony fort. Są one permanentne i idealnie się spisują w wąskich przesmykach górskich, blokując przejście wrogim siłom. Daje to zupełnie nowe możliwości defensywne.
Bardzo mi się podoba w oryginalnej kampanii odblokowywanie frakcji. Na dzień dobry mamy tylko 5 dostępnych, a żeby odblokować taką Polskę, musimy ją najpierw podbić na mapie kampanii. Co prawda da się odblokować wszystkie państwa w pliku konfiguracyjnym, ale nie zmienia to faktu, że jest to bardzo przyjemne rozwiązanie. Dodam, że ścieżka dźwiękowa w grze jest genialna, jedna z najlepszych serii. Wspomnę również o dodatku Kingdoms, który jest wymagany do uruchomienia modów, ale o tym zaraz. Posiadając owe DLC dostajemy 4 nowe kampanie, czyli Americas, Britannia, Crusades i Teutonic, jakie są ciekawą alternatywą dla podstawowej rozgrywki. Ale! Dużo większą alternatywą są oczywiście modyfikacje, z których Medieval 2 w dużej mierze słynie. Na ten moment dla większości, w tym dla mnie, są one nieodłącznym elementem gry, a ich ilość to jest w ogóle ewenement. Nie ma chyba okresu historycznego, nie licząc pomniejszych do XIX wieku, jaki nie zostałby przedstawiony w modzie. Z historycznych modyfikacji najbardziej lubię Bullet Steel, Stainless Steel, Tsardoms i Anatolian Principalities. To samo tyczy się uniwersów fantasy. Jest mod na Śródziemie Tolkiena, na świat z The Elder Scrolls, z Warcrafta, z Gry o Tron, czy też powstający Witcher Total War, jaki przedstawi nam świat z Wiedźmina. I to nie wszystko, jest tego o wiele, wiele więcej. Ponadto te mody to nie są jakieś tam pipidówy, tylko ogromne projekty wprowadzające zupełnie nowe mechaniki i eventy. Dzięki temu wszystkiemu można śmiało powiedzieć, że Medieval ma w sobie więcej jak jedną grę, zatem ciężko się doszukiwać przy nim nudy. Ale wszystko ma swoje złe i dobre strony. Nie inaczej jest z Medievalem. Pozytywów jest mnóstwo, ale jednak nie można zapominać o negatywach. A za największą wadę uważam przestarzałą oprawę graficzną. Niektórzy powiedzą, że wciąż jest dobra i z tym się zgodzę, natomiast jak zostawimy Metka z Attilą czy z Szogunem II, to nie ma o czym mówić. Brakuje tej ostrości w jednostkach i nowszych tekstur mapy kampanii. Do tego animacje w bitwach. Może są one realistyczne, co stawia je na wyższym miejscu niż takie odrealnione w tym aspekcie Free Kingdoms, ale jednak brakuje płynnych animacji cięć, dźgnięć, czy też trafienia strzałą z łuku lub bełtem z kuszy. Brak w tych bitwach brutalności. Z tego powodu osobiście niespecjalnie lubię przyglądać się jednostkom w bitwie. Dużo lepiej zrobili to w Szogunie II, w Romie II, w Attilii i w Thrones of Britannia, bo znowu od Warhammera się bez dwóch zdań pogorszyły. Jak już jesteśmy w temacie bitew, to warto dodać kwestię sterowania jednostkami. Jest ono cholernie toporne, szczególnie w miastach, w wąskich uliczkach, tam to jest już w ogóle prawdziwa tragedia. Do tego oddziały reagują z lekkim opóźnieniem na rozkazy, co nierzadko jest irytujące, jak nie zdążycie wycofać łuczników przed nadciągającą szarżą kawalerii. No i jeszcze brakuje mi w Medievalu jakiejś technologii, drzewka rozwoju postaci, tylko z tym jest ciężko, aby było dobre. Według mnie najlepiej zostało to zrobione w Szogunie II i w Warhammerze. Tam faktycznie czuć ogromną satysfakcję ze zdobywanego doświadczenia. No dobrze, myślę, że przedstawiłem najważniejsze wady i zalety, z czego tych pierwszych było naprawdę niewiele. Słuchajcie, jak dla mnie Medieval 2 jest istnym arcydziełem. Rozgrywka jest naprawdę przyjemna i wciągająca. Zdecydowanie każdemu, kto jeszcze nie grał w Medievala, polecam się zaopatrzyć w ten tytuł, a osobiście przekona się, co mam na myśli. Naprawdę jest to fantastyczna gra i warta zakupu, bo pomimo kwestii graficznej, Medek wcale się nie zestarzał, a nawet jest czasem coraz lepszy, bo wiele modyfikacji dopiero powstaje i spora część z nich jest nieustannie rozwijana. Na wyprzedaży Steamowej można dorwać Medka za niecałe 30 zł w wersji Definitive Edition, która zawiera dodatek Kingdoms, przypominam, niezbędny do grania w różne mody. Zatem to byłoby na tyle z dzisiejszej recenzji. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i że zachęciłem przynajmniej część z Was do zagrania w Medievala II. Tymczasem lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wpadnijcie na Facebooka i Discorda. Z mojej strony tyle, trzymajcie się, cześć i do następnego, hej!